Proszę Państwa, temat mojego wystąpienia brzmi następująco. Prawo stanowione i jego granice w świetle nauki świętego Tomasza z Akwinu. Otóż na samym początku pozwólcie Państwo, że usprawiedliwię ten temat, pokażę jego aktualność i doniosłość. Zwykło się mówić, że ponoć Chesterton jest autorem tego powiedzenia, że gdyby nie daj Boże ludzkość straciła wszystkie swoje biblioteki, wszystkie swoje książki, a opatrzność Boża zachowałaby tylko sumę teologiczną, to tak naprawdę byśmy nic nie stracili z wielkiego bogactwa kultury ludzkiej. Dlaczego? Dlatego, że tym jednym dziełem świętego Tomasza z Akwinu jest tak wiele prawdy, tak wiele rozumienia, że na podstawie tego moglibyśmy jakby otworzyć całe dziedzictwo ludzkości. Jeśli takie jest znaczenie świętego Tomasza z Akwinu w ogóle w kulturze ludzkiej, no to nic dziwnego, że kierujemy naszą uwagę w stronę właśnie tego myśliciela, tego wielkiego teologa, filozofa, który nie omieszkał w swojej refleksji wiele uwagi poświęcić zagadnieniu prawa stanowionego i jego granic. Otóż okazuje się, że to zagadnienie jest dzisiaj szczególnie potrzebne do właściwego poznania, rozmyślania nad nim. Dlaczego? Dlatego, że no, jesteśmy świadkami udziału prawa stanowionego, czyli tego prawa, które tworzy człowiek, w wielu działaniach totalitarnych i zbrodniczych. Prosty przykład, o tym trzeba mówić wyraźnie. W samym 2018 roku mówi się, że dokonano blisko 50 milionów tak zwanych aborcji. To wszystko dokonuje się w świetle prawa. Do tego przecież jeszcze mamy tak zwane prawo, które pozwala dokonywać eutanazji, czyli uśmiercania ludzi chorych. To wszystko sprawia, że sam XX wiek, XXI także jest czasem, w którym prawo stanowione zostało zaprzęgnięte, użyte do walki z człowiekiem w wielu momentach, w wielu aspektach, w wielu przykładach i stanowi wielkie zagrożenie dla jego normalnego ludzkiego życia. Uwolniło się od służby dobru, prawu, autentycznemu, sprawiedliwości i stało się jakby narzędziem zła. No tutaj się pojawia zasadnicze pytanie, dlaczego się tak stało? Czy to jest jakby tylko efekt pewnych błędów filozoficznych, między innymi nominalizmu, czy jest to efekt pewnego rodzaju przenikania do kultury Zachodu, wątków kultur orientalnych, gdzie prawo jest przede wszystkim postrzegane jako narzędzie, wola władcy, niczym nieskrępowana. Czy jest to efekt pewnej nieudolności i głupoty ludzi Zachodu, którzy tracą, jakby to powiedzieć, troskę i świadomość swojej własnej tożsamości. Na pewno tych przyczyn tego zepsucia prawa jest bardzo wiele, ale mając te wszystkie rzeczy na uwadze, my musimy sobie zdać sprawę, że dzisiaj, w XXI wieku, tak naprawdę tamę temu zjawisku deprawacji prawa, psucia prawa, uwalniania prawa z wszelkich granic dobra, prawdy, piękna, daje dzisiaj odpór przede wszystkim nurt filozofii realistycznej, nawiązującej właśnie do twórczości świętego Tomasza z Akwinu, który właśnie pokazuje, że prawo jest w granicach przede wszystkim dobra wspólnego, przede wszystkim w granicach przyczyny sprawczej, jaką jest legalna władza, przede wszystkim w granicach prawa naturalnego, ale przede wszystkim jest w granicach natury ludzkiej,
samego człowieka. I o tym właśnie chciałem mówić. Proszę Państwa, żeby to zagadnienie w pełni właściwie przedstawić, na samym początku naszego tutaj wykładu musimy sobie uświadomić taką jedną bardzo ważną rzecz, że cała ta wizja filozoficzna prawa, ona zakłada pewną wizję rzeczywistości i człowieka, która stanowi integralną podstawę koncepcji Tomaszowej prawa i poniekąd koncepcji całego świata zachodniego, bo to jest jakby sprawa fundamentalna. I teraz, co jest jakby ważne na samym początku, godne podkreślenia. My dzisiaj bardzo często mamy kłopot z właściwym pojęciem granic i jakby z ujęciem tego, czym są granice. Pan profesor Lubacz wczoraj wskazywał na to, że granice mogą być pojmowane metaforycznie, analogicznie. Ja na samym początku chciałbym zwrócić uwagę na to, że ta problematyka granic, ona się nam jakby w pełni pojawi wtedy, kiedy my popatrzymy na całą rzeczywistość, na cały byt. I wtedy odkryjemy, że co? Że taka jakby fundamentalna podstawa dla rozgraniczania i pojmowania granic jest wtedy, kiedy my po pierwsze dostrzeżemy istnienie absolutu, który jest bytem odwiecznie istniejącym, nieskończonym, wiecznym, jest jakby druga kategoria bytów, które właśnie są w granicach. Mianowicie mają początek, mają przyczynę sprawczą swego zaistnienia, mają określoną naturę, istotę. Prawda? W związku z tym, jak gdyby na samym początku my musimy sobie uświadomić, że wszelka mowa o granicach, ona ma jakby na gruncie filozofii realistycznej sens wtedy, kiedy całościowo spojrzymy na rzeczywistość i uświadomimy sobie, że jest jeden byt bez granic, byt nieskończony, który zarazem stanowi przyczynę, rację istnienia wszystkiego, co jest ograniczone, skończone, określone. Ten byt pierwszy, będący przyczyną istnienia wszystkiego, Tomasz podkreśla to na kanwie i Sumy Contra Gentiles, ale także różnych komentarzy spraw religijnych. On dla człowieka w normalnym porządku jest rozpoznawalny, kiedy? Kiedy człowiek dostrzeże w świecie istnienie kosmosu. Tomasz, ostatnio czytałem w komentarzu do Credo, zwraca uwagę na to, że jakby odkrycie istnienia Boga przez człowieka, ono się dokonuje wtedy, kiedy człowiek dostrzeże to, że Bóg jest gubernatorem, czyli kimś, kto sprawuje rządy nad całością świata i jest prowidensem, czyli kimś, kto sprawuje opatrzność nad światem. A to się staje jakby dla człowieka jasne wtedy, kiedy człowiek dostrzeże, że świat jest kosmosem, jest ładem, jest zespołem bytów, które mają określoną, zdeterminowaną naturę, swoje własne cele i te byty działają wewnętrznie, kierowane wewnętrznym jakimś prawem, mającym w sobie ku jakiemuś określonemu celowi. Więc generalnie wszelka próba negacji istnienia absolutu, tym samym Tomasz mówi, ona się pojawia wtedy, kiedy człowiek się oderwie od poznania realnego świata i nie dostrzeże to, że świat jest kosmosem, jest ładem, a tenże kosmos, ład wymaga takiego bytu, który wszystkim kieruje. I tym bytem kierującym wszystkim jest właśnie absolut. Jednocześnie ten absolut, który wszystkim kieruje, sprawuje opatrzność, aby to, co istnieje, istniało i działało dla właściwego celu. Tym bytem właśnie jest absolut. On jest właśnie kimś, kto sprawuje opatrzność. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że proszę Państwa, w tych kategoriach dopiero my w pełni zrozumiemy, czym jest prawo. Prawo jest dla Akwinaty i całego nurtu filozofii klasycznej tą wewnętrzną zasadą, która
kieruje do dobra, nadaje ład i porządek. I to jest jakby zasadnicze ujęcie poznawcze prawa. Istotą prawa jest właśnie kierować ku właściwemu dobru, nadawać pewien ład. Oczywiście, kiedy patrzymy na rzeczywistość, da się dostrzec cały system prawa. Cały system prawa, bo prawem okazuje się być sam absolut, ale także prawo istnieje w postaci praw przyrody, bo natura ma w sobie zasadę, która kieruje jej działaniem, która sprawia, że ze zboża wyrasta zboże, a nie gruszki. No, widzimy, że są prawa natury, ale też są prawa, które niejako sam człowiek tworzy. Dlaczego? Dlatego, że ma moc odczytania celu swojego życia i stworzenia, wytworzenia zasady swojego działania. Właśnie prawa ludzkie, o których Tomasz mówi, które dostrzega za tradycją, to są te prawa, które rodzą się na tle poznania prawdy o rzeczywistości, na tle dynamizmu rzeczywistości, odczytania celu i tego wszystkiego, co urzeczywistnia cel. Prawo jest z tej perspektywy dziełem rozumu, ale jako dzieło rozumu prowadzi do dobra, porządkuje. I teraz pierwsza zasadnicza determinacja prawa stanowionego, proszę Państwa, która na gruncie jakby tomaszowej koncepcji świata myśli się pojawia, to jest dostrzeżenie tego, że prawo dotyczy człowieka. Dotyczy człowieka, czyli kogo? W ostateczności dotyczy osoby ludzkiej, czyli takiej istoty, która ma godność, czyli nosi w sobie wielką dobroć. Ta dobroć, godność ludzka wypływa nie tylko ze sposobu powstania człowieka, który to sposób powstania człowieka jest naturalny i zarazem nadprzyrodzony, bo absolut ingeruje bezpośrednio w rzeczywistość i stwarza z niczego ludzką duszę na obraz i podobieństwo siebie. Ta godność ludzka wypływa również z przeznaczenia człowieka, bo ostatecznie ten byt, który powstał za sprawą taty i mamy i działania absolutu, on istnieje dla samego Boga. Jest jeszcze jedno bardzo ciekawe podkreślenie godności ludzkiej, które płynie, to już jako teolog Tomasz mówi, z racji jakby dostrzeżenia bycia obdarowanym. Bóg to wszystko, co stworzył, stworzył dla człowieka, ale obdarował go nie tylko, Tomasz mówi, naturą, przyrodą, ale obdarował go także sobą. No, w związku z tym godność wielka człowieka, ona wypływa nie tylko z podobieństwa, z przeznaczenia, ze sposobu powstania człowieka, ale z tego, że człowiek jest obdarowany światem i ostatecznie samym Bogiem. Akt wcielenia, to już są zagadnienia teologiczne, ale w tym kontekście warto je podkreślać, po co, żeby właściwie pojąć godność ludzką. Żeby nie widzieć w godności ludzkiej to, co Kant chciał, jakiegoś rodzaju wartości, który wynika ze zdolności do kreowania innych wartości. Bo jeśli po kantowsku pojmiemy godność ludzką, no to okaże się, że na przykład dziecko, które jest w łonie mamy, ono nie kreuje żadnych wartości, w związku z tym nie ma żadnej godności. Nie ma godności, nie ma prawa do życia. Prawdopodobnie człowiek starszy, dotknięty różnego rodzaju chorobami, czy będący po wypadku, no nie kreuje żadnych wartości, w związku z tym nie ma godności, można go zabić. Prawda? Tu żeby zrozumieć te ograniczenia prawa, trzeba w pierwszej kolejności jakby dostrzec to, kogo dotyczy prawo. Prawo dotyczy człowieka, który jest istotą godną, wolną, powołaną do realizacji swojego celu życia, ale na mocy właśnie dobrowolnego swojego działania, nie kierowania nim z zewnątrz. Się człowiek kieruje do celu swojego życia, jakim jest Bóg. Prawo właśnie pojawia się tutaj jako pewien czynnik w
wewnętrzny, ludzki, sprawiający, że człowiek osiąga cel swojego życia, czyli ostatecznie absolut. To jest bardzo ważna rzecz. To są te granice prawa, które trzeba dostrzec w pierwszej kolejności. Ale Akinata jeszcze podkreśla inną rzecz, mianowicie to, że prawo ludzkie nie jest jakby dziełem prywatnym, jest dziełem władzy legalnej. Dlaczego? Dlatego, że do natury ludzkiej przynależy bycie istotą społeczną, powołaną do życia wraz z innymi, a w związku z tym istotą, która z natury swej podlegać musi władzy. Władza kieruje ludzkim działaniem za pomocą właśnie normy prawnej. Istnienie prawa jest związane z dostrzeżeniem społecznego sposobu bytowania człowieka i z dostrzeżeniem tego, że działania ludzkie występujące w społeczności muszą być porządkowane, bo w innym wypadku będzie chaos, który uniemożliwi dobre życie. Tak? Taki przykład zawsze jest podawany, związany z łodzią. Jeśli na łodzi jest wielu wiosłujących i ci wiosłujący nie wiosłują w pewnym porządku, na pewien nakaz, no to wiadomo, że łódź nigdzie nie popłynie. Trzeba dać pewien nakaz w odpowiedniej chwili, sterować, aby łódź płynęła, bo w innym wypadku nie będzie. W związku z tym prawo jawi się tutaj w tym kontekście jako pochodna legalnej władzy. Nie będziemy tutaj mówić o zagadnieniu legalności władzy, ale władza legalna to nie tylko ta, która legalnie została zdobyta, nie tylko ta, która w sposób właściwy realizuje swoją posługę we właściwym celu, ale przede wszystkim to jest ta władza, która jest chciana, prawda? Ten czynnik woli jest też ważny w filozofii prawa, w filozofii życia społecznego. Dlaczego? Dlatego, że życie społeczne wymaga właśnie upodmiotowienia człowieka, a nie zrobienie z niego tutaj przedmiotu. Kolejnym takim czynnikiem, bardzo ważnym, stanowiącym granicę dla prawa jest, Tomasz podkreśla, dobro wspólne, czyli co? Czyli motyw, racja zaistnienia samego prawa. Co to jest to dobro wspólne, prawda? Jest wiele dzisiaj dyskusji od starożytności, od czasów Platona, Arystotelesa, te dyskusje trwają, czy tym dobrem wspólnym jest bezpieczeństwo, dobrobyt, wygoda jakaś, długie życie. Nie. To nie są wszystko rzeczy, które jakby składają się na dobro wspólne. To są raczej środki do dobra wspólnego. Bo co to jest dobro wspólne? To jest coś, w czym każdy może partycypować. Coś, co rozwija jednostkę i zarazem rozwija całe społeczeństwo. Z wszystkich razem. Czyli coś, w czym może uczestniczyć każdy. A co jest tym dobrem wspólnym? Osobowy rozwój człowieka. To podkreśla właśnie między innymi ojciec profesor Krąpiec, który tradycji tomaszowej pokazuje, że w istocie rzeczy dobro wspólne sprowadza się do czego? Do ucnotliwienia człowieka. Prawo ma na celu cnotę. I z tym się zgadza święty Tomasz z Arystotelesem, bo cnota czyni dobrym człowieka, jak i jego działania. Im bardziej jestem punktualny, sumienny, rozumny, sprawiedliwy, ofiarny, tym lepiej dla mnie i dla całego świata. Nikt na tym nie traci. Dobro wspólne jest tym, co określa, determinuje prawo, ale nie tylko ono. Wreszcie istnieje czynnik czwarty. Tym czynnikiem czwartym jest prawo naturalne. Akwinata pokazuje, że normy prawa stanowionego, one zastają już jakiś istniejący porządek normatywny w postaci prawa naturalnego, w postaci naturalnych uprawnień. Ludzie mają prawo do życia, do przekazywania życia, do swojej własności, bez istnienia państwa, bez istnienia prawa, bez istnienia prawa stanowionego oczywiście. Prawda? To wszystko istnieje na początku. Prawo stanowione stoi przed zadaniem ochrony, wsparcia
tego, co z natury człowiekowi się należy. W związku z tym granicą dla prawa jest właśnie prawo naturalne. Ono jakby nadaje zasadniczo sens, treść prawo stanowionemu. Oczywiście nie wszystko, co dobre, musi być nakazane przez prawo, nie wszystko, co złe, musi być zakazane przez prawo. Prawo jako dzieło rozumu musi dotyczyć tego, co konieczne do realizacji dobra. Prawda? Jest bardzo wiele dobrych rzeczy, które nie mogą być nakazane przez prawo. Przykład. No dobrze jest, kiedy żona umie zrobić dobry bigos, prawda, wspaniale ugotować, prawda, jakieś to wspaniałe, dobre ciasto zrobić i tak dalej. No, ale nie można nakazać tego prawem. Dobrze jest, kiedy mąż pamięta rocznicy ślubu, żonę zaprasza do restauracji, kupuje różnego rodzaju prezenty, no, ale nie można nakazać tego prawa. Jest też wiele rzeczy złych. Źle, kiedy mężczyzna nie umie ułożyć płytek, nie umie zamontować okna, prawda, nie wie, jak wymienić filtr w samochodzie. To wszystko są rzeczy złe. Ale nie można tych rzeczy złych zakazać, zwalczać. Nie wszelkie dobro jest nakazane przez prawo, nie wszelkie zło jest zakazane przez prawo. Prawo jest w granicach, uczy święty Tomasz z Akwinu, prawa naturalnego, ale ono tutaj wymaga pewnej roztropności. Pewnej roztropności. Tutaj pozwolę sobie, już mówię 21 dni, będę musiał sobie kończyć, bo czas, ale na taką jedną krótką anegdotę. Bismarck, Otto Bismarck, kiedyś w rozmowie został zagadany przez pewnego przeciwnika, bo on jako człowiek niby to zachodu, ale generalnie reprezentujący Orient i pewną tradycję niemiecką, był zwolennikiem takiej tezy, że wszelkie prawa, które posiada człowiek i wolności, są dziełem państwa i mocy sprawczej państwa. I ktoś mu zadał pytanie: drogi panie, czy jeśli jednego dnia państwo nakazałoby prawem zabranie osobie A wszystkich pieniędzy i przekazanie tej pieniędzy osobie B, to czy osoba A musiałaby te pieniądze oddać? Na to Bismarck odpowiedział tak: gdyby osoba A zachowała tylko grosz, byłaby złodziejem i trzeba by było z nią walczyć. Wszystko jest jakby na mocy prawa stanowionego. Prawo stanowione stanowi porządek, prawdę, dobro, piękno. To jest absolutnie antyracjonalna, antyzachodnia koncepcja prawa, właśnie stojąca w sprzeczności z tradycją filozoficzną, kulturą prawną świata zachodniego, które pokazuje, że prawo stanowione dopełnia, chroni pewne naturalne uprawnienia człowieka, które niezależnie od prawa stanowionego, struktury państwa, władzy istnieją. Prawda? W związku z tym, proszę Państwa, rodzi się pytanie, skąd pochodzi dzisiaj ta wielka, ogromna forma zagrożenia wynikająca stąd, że prawo na przykład bardziej zaczyna chronić drzewa niż ludzi, prawo bardziej się troszczy o robaki niż o nienarodzone dzieci. Skąd pochodzi? Ona pochodzi stąd, że właśnie prawo się alienuje, uwalnia, przestaje mieć swe naturalne określenie, umiejscowienie, swoją naturalną determinację. Tę determinację, którą wyznacza natura ludzka, naturalne uprawnienia, sama władza, sam człowiek, prawo naturalne, i staje się jakby czymś autonomicznym, prawda? Zepsucie prawa bez wątpienia, proszę Państwa, którego jesteśmy dzisiaj świadkami na gruncie kultury zachodu, ona ma swój efekt, skutek, przyczynę swoją także
w orientalizacji świata zachodniego, tak? W Oriencie, kiedy patrzymy, to pięknie pokazywał Feliks Koneczny, władca jest legis solutus, czyli kimś, kto tworzy prawo, ale sam temu prawu nie podlega. Jest zwolniony z prawa. A dlaczego jest zwolniony z prawa? Dlatego, że jest traktowany w wielu cywilizacjach orientalnych jako bóstwo. I teraz to bóstwo tworzy prawo, ale czym to prawo jest? Ono jest jego wolą. Ono nie wymaga ani promulgacji w sumieniu człowieka, ani determinacji ze strony naturalnych uprawnień, ani liczenia się z naturą ludzką, ani zliczenia się z celem ludzkiego życia. W związku z tym to prawo zaczyna traktować człowieka jako co? Jako coś, co może być zawłaszczone, użyte dowolnie. Właśnie prawo bez granic to jest prawo właśnie, które charakter ma najczęściej wolontarystyczny, w którym prawo właściwie zawłaszcza człowieka. Już cała tradycja filozoficzna kultury Zachodu reprezentowana przez świętego Tomasza z Akwinu pokazuje, że nie można widzieć w prawie stanowionym, bo o tym ciągle mówimy, czynnika, który zawłaszcza człowieka. Dlaczego? Dlatego, że człowiek jest właśnie osobą, ma godność, jest powołany do tego, aby sam o sobie stanowić. Nie oznacza to, że jest poza władzą innych, że nie podlega władzy, że nie podlega prawu. Podlega prawu, podlega władzy, ale musi to prawo być dostosowane, określone, zdeterminowane prawem naturalnym, celem ludzkiego życia, ludzkim sposobem życia i działania. Prawda? Wtedy, kiedy władza stanowi prawo, ale to prawo nie jest dla dobra wspólnego, nie jest w granicach prawa naturalnego, ale właśnie łamie te granice, no to wtedy pojawia się potrzeba buntu, nieposłuszeństwa wobec tego prawa i zwalczania tego prawa. Tomasz pokazuje, że nasza tradycja cywilizacyjna, prawna, to tradycja, która widzi w normie prawnej rzeczywistość na wiele sposobów uprzyczynowaną, zdeterminowaną, określoną. I ona musi być zdeterminowana, określona właściwie do tego, żeby być prawą, bo w innym wypadku jest lex iniqua. Lex iniqua, co to jest lex iniqua? To jest to pseudoprawo. Iniquus, bo właśnie to jest nieprzyjaciel, wróg. Bardzo często, mówi Tomasz, mamy do czynienia z lex iniqua, czyli z taką sytuacją, kiedy podstawą obowiązywania prawa i jego istnienia jest siła władzy, czyli przemoc. Niestety, proszę Państwa, to zepsucie prawa, widzimy, ono dokonywało się i dokonuje się również za sprawą współczesnej filozofii, która pokazuje, że nie ma natury ludzkiej, że życie społeczne nie ma swojej podstawy w naturalnych kręgach ludzkiego życia, rodzina, społeczność lokalna, społeczność narodowa, ale ma swoją podstawę właśnie w umowie społecznej, w jakimś stanie pierwotnym, prawda? Tomasz Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, właściwie wszyscy czołowi teoretycy prawa, oświeceniowi, oni pokazują, że prawo stanowione jest czymś, co powstaje na mocy umowy społecznej, czyli takiego domniemanego czy fikcyjnego dogadania się jednostek, które same z siebie porzucają swe uprawnienia, przerywają ją na władzę po to, żeby w zamian dała ta władza pewne bezpieczeństwo i dobrobyt. Tak pojęte prawo właśnie powstało na mocy umowy społecznej, ona najczęściej nie liczy się z prawem naturalnym, z naturą ludzką, z ludzkim przeznaczeniem i staje się najczęściej tyranem. W związku z tym, proszę Państwa, dlaczego powinniśmy, i to jest moja teza już kończąca, żeby już nie przedłużać, sięgać do świętego Tomasza z Akwinu? Dlatego, że proszę Państwa, ta nauka świętego Tomasza z Akwinu dotycząca prawa stanowionego, ona chroni nasze życie społeczne od irracjonalizmu.
który pojawia się na skutek woluntaryzmu prawnego. Cały pozytywizm prawny, ale nie tylko pozytywizm prawny. Wiele współczesnych nurtów prawa, ja pisałem kiedyś o tym habilitację swoją, ukazała się w nakładzie 150 egzemplarzy, więc wiem, że Państwo nie czytali. Więc cała właściwie współczesna tradycja, ona jakby autonomizuje prawo. Od tego, co realnie istnieje, faktycznie istnieje, tworzy jakby z prawa narzędzie, które prędzej czy później staje się narzędziem utopii, fikcji i pewnego, jakby to powiedzieć, stanu idealnego. Żeby się tak nie działo, proszę Państwa, trzeba wracać do świętego Tomasza z Akwinu, bo w innym wypadku grozi nam tyrania, despocja. Proszę zobaczyć, to nie są słowa rzucone na wiatr, to nie jest sprawa akademicka. Przypadek Alfiego czy Vincenta Lamberta ostatnio, osób, które są chore i które sądowo są skazane na śmierć głodową, 9-10 dni bez wody umierać, prawda? To są sytuacje, które mogą spotkać nas, nasze dzieci, najbliższych, nas samych. Nas już nie można abortować. Ale można było dokonać dla nas eutanazji. Prawda? Prawo na to zezwala, co więcej zachęca, broni. Broni czego? Zbrodni często przed jakby ratunkiem. I proszę Państwa, i sprawa już ostatnia, całkowicie ostatnia. Proszę Państwa, trzeba powracać do tej koncepcji prawa stanowionego świętego Tomasza z Akwinu w granicach dobra, rozumu, prawdy, porządku naturalnego. Bo dzięki temu autentycznie, proszę Państwa, budujemy naszą wolność. Dzisiaj bardzo dużo się mówi w przestrzeni społecznej o wolności, ale bardzo często się ją źle, niewłaściwie rozumie. Wolność jest doskonałością ludzkiej woli, związanej z możliwością wyboru, realizacji określonego dobra. Nie ma wolności do zła. Wolność nie jest samorzutnością. Wolność jest panowaniem woli nad jej aktami w stosunku do dóbr, które nie są w stanie ukoniecznić woli. Tak Woroniecki za świętym Tomaszem z Akwinu mówił właśnie, żeby ta wolność ludzka autentyczna istniała do dobra, potrzebne jest właśnie to ludzkie prawo w granicach dobra, w granicach prawdy, w granicach porządku naturalnego. W innym wypadku, proszę Państwa, pojawia się to, co się pojawiło właśnie już chociażby w czasach Otto Bismarcka, gdzie władza państwowa jest nie tyle gubernatorem dóbr doczesnych, ale jest imperatorem, Bogiem, który decyduje o tym, czy masz prawo do życia, czy nie masz prawa do życia. Masz uszkodzony kod genetyczny, więc zniszczymy cię. Masz za niski iloraz inteligencji, zniszczymy cię. Prawda? Państwo decyduje, stanowi, ta performatywna funkcja prawa. To wszystko się dzieje. Więc proszę Państwa, trzeba powracać do Tomasza, a ten powrót, to jest też ostatnia już całkowicie uwaga, on musi się jakby realizować poprzez rodzinę, poprzez społeczność lokalną, poprzez wszystkie formy władzy, bo w innym wypadku to wszystko będzie jakby nieskuteczne. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.